Po serii porażek Lechii Olimpii mecz Gdańszczan ze Stalą Mielec miał przynieść gospodarzom łatwe zwycięstwo. Ale po niezłym początku podopiecznych Huberta Kostki gola ku rozpaczy publiczności zdobyli goście. W 20 minucie strzelał Paweł Kloc, piłka odbiła się od Bogusława Cygana i wpadła do siatki bramki Dariusza Gładysia. W 32 minucie idealną sytuację do wyrównania zmarnował Marcin Ciliński. Poza kilkoma ciekawymi akcjami, które można było policzyć na palcach jednej ręki, z boiska wiał nudą i chaosem. Kiedy prawie wszyscy pogodzili się już z porażką gospodarzy, na minutę przed końcem Tomasz Unton kapitalnym strzałem uratował dla Lechii Olimpii jeden punkt. Oto właśnie ta sytuacja.